miałem zrobić sobie pranie, ale chyba jednak będę musiał zaczekać, bo żeby wylać wodę z prania, to muszę być z dala od zbiornika najbliższego z wodą i chociaż mam chemię biodegradowalną, to trzeba zachować jakieś rozsądne odległości, więc zrobimy to później i dalej, a tymczasem sprzątam ten bałagan, robię śniadanie i ruszamy. Trzeci dzień w trasie, zostało mi 85% baterii, tej dużej, używałem suszarkę, ładowałem sobie elektronikę z drona chyba dwa razy, więc przypuszczam, że dzięki temu jestem przez tydzień czasu w zasadzie niezależny, bez doładowywania, a kiedy jadę autem, no to mogę sobie to wpiąć do prądu i w jakieś, myślę, z auta w 2-3 godziny od 0 do 80% będzie naładowany, więc prąd bez wielkiego solara rozwiązałem w taki sposób. Dzisiaj będzie małe urozmaicenie, bo śniadanie zjemy pod wiatą. Przyszedł moment po dwóch, prawie trzech dniach w trasie, że skończyła mi się woda z jednej strony, a z drugiej strony mam pełny zbiornik na brudną wodę. I udało mi się na stacji ogarnąć zrzut wody. Mam czystą wodę, zbiornik na brudną wodę mam opróżniony. 9 stopni nawet, nigdy nie powinno padać, ale... Ja robię przerwę od montażu i zabieram się za kolację, a przyszła mi do głowy jeszcze taka myśl, że miałem wam pokazać, jak się robi pranie w tym zielonym worku, czyli w pralce turystycznej, ale pranie już zrobiłem, a całego procesu nie nagrałem. Pranie już jest nawet suche, więc pokażę wam przy kolejnym praniu. W dzisiejszym odcinku nie będzie jazdy na rowerze, ale będą inne sporty ekstremalne. I nie będzie to bieganie, chociaż
To, co za chwilę zobaczycie, wymaga, tak jak jazda na rowerze, równowagi, wytrzymałości i może okazać się również kontuzjogenne. Tym sportem ekstremalnym okazał się spacer. Przedzieram się wzdłuż tego potoku w dół i już po prostu marzę, żeby to się skończyło, bo no jest ciężko, co wam będę mówił, ślisko, kamienie śliskie, błoto, bo tu z każdej w zasadzie strony, z jednej i z drugiej strony co chwilę spływa jakiś mały potok i wpada się po kostki, albo i lepiej, dobrze, już mam buty uświnione. Raz się przewróciłem na rękę i nadziałem się na dłonią na no, jakiś patek wystający, więc już co, obrażenia. No i co? Końca nie widać. Jak zastanawiacie się, jak znalazłem się w tej przeuroczej sytuacji, no to plan był taki, żeby dojść do szlaku, ale droga, po której podążałem, okazała się, że jest zamknięta, leśnicy wycinają drzewo, no i skręciłem jakąś uliczkę wcześniej, no i droga się skończyła, zaczęły się ścieżki leśne, leśne ścieżki się później skończyły, zaczęły się górki, zaczęły się dołki, zaczęły się rzeczki, zaczęło się błoto, no i więc postanowiłem, że zawracam, no i nie wiem, gdzie jestem. Kończę pobyt w Bieszczadach. Powoli zaczynam zbierać się do domu, bo pogoda powoli ma się załamać. Znowu mają wrócić deszcze, więc no ale nieważne. Ważne, że ten pierwszy wyjazd, pierwsze noclegi wyszły naprawdę perfekcyjnie, bez żadnych problemów. Nie zawiodłem się na niczym, co tutaj zrobiłem. Poprawiać nie będę chyba nic. No, myślałem tylko, żeby może zrobić sobie szufladę w tym module kuchennym po to, żeby móc łatwiej dostać się do jakichś elementów, jak już wszystko sobie wystawię i nagle się okaże, że czegoś zapomniałem, ale z drugiej strony nie wiem, czym się chce to robić, to jest na tyle prosty temat, przestawić kilka rzeczy, więc chyba tak zostanie, nie chcę mi się już nawet bawić, działa to działa, można jeździć, zamiast siedzieć, dłubać, to wolę w tym czasie pojechać sobie gdzieś i spędzić fajnie czas, ale dobra, nie o tym, kończę pobyt, zamykam wszystko, żebym był w stanie w ogóle stąd wyjechać, jak spadnie deszcz, bo jak rypnie, to mogę mieć problem na tej trawie. Miałem kończyć, a coś jeszcze chciałem powiedzieć. A w kolejnym filmie pokażę wam braci Godziek na rowerach do trialu i na rowerach do street trialu, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.